No dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kolejnym czytaniem z cyklu Wybierz grupę, wybierz obiekt, wybierz kartę. A jest to czytanie, jak sama nazwa wskazuje, trzy duże rzeczy, które Cię zaskoczą w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Także, kochani, to czytanie jest oczywiście bezterminowe i na okres najbliższych trzech miesięcy, od kiedy usłyszycie to czytanie. I będzie dotyczyć trzech dużych jakichś zmian, wydarzeń, sytuacji, które będą miały miejsce w Waszym życiu, które mogą być bardzo znaczące, które mogą przynieść jakąś transformację, które mogą być szczęśliwe, które mogą być spełnieniem marzeń. Zaraz sobie będziemy patrzeć, co karty chcą Wam przekazać. No i tradycyjnie, kochani, mamy trzy grupy do wyboru. Grupa numer jeden The Unfolding Pantarot, i tu w podpowiedzi, kochani, jest różowy storczyk. Grupa numer 2, The Dark Mansion Tarot. I tu w podpowiedzi jest fioletowe piórko. I grupa numer 3 Tarot Vintage. I tu w podpowiedzi jest Różo Pustyni. Mhm. Także kochani, wybierzcie grupę, która Was najbardziej przyciąga, czy to pod względem talii, czy pod względem obiektu, który dla Was wybrałam. Zrobimy sobie trzy rzędy. Bo będą trzy rzeczy, trzy duże rzeczy, więc robimy sobie trzy rzędy po pięć kart Tarota. Dzisiaj będzie tylko i wyłącznie tarot, bez żadnych kart wyroczni. I z każdego rzędu powiem Wam co do Was idzie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, co wydarzy się w Waszym życiu. Także tak będzie wyglądać to czytanie. Oczywiście czasówka będzie w opisie pod filmem, tak żeby łatwo Wam było przeskoczyć do grupa, która, grupy, która Was akurat interesuje. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc też nie wszystko musi z Wami rezonować. Jeżeli czujecie, że niekoniecznie coś z Wami rezonuje, śmiało sprawdźcie też inną grupę. Możecie też przesłać wszystko tak naprawdę i weźcie to, co czujecie, że jest dla Was jak najbardziej. Przecież to jest przekaz energetyczny dla wielu osób, więc bierzcie po prostu tak, jak to czujecie. E, oczywiście zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem, nie tylko w celu e, odnalezienia czasówki, ale ogólnie w celu przeczytania informacji, które sam, są tam zawarte. Mówię to szczególnie do moich nowych widzów, e, także bardzo proszę zapoznajcie się z tymi informacjami. Oczywiście łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienie, wszystko to jest jak najbardziej bardzo mile widziane. Więc góry Wam, kochani, dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście. Już nie przedłużam lecimy z Waszym czytaniem. Trzy duże rzeczy, które, się, które Cię zaskoczą w ciągu najbliższych trzech miesięcy. No i oczywiście, kochani, grupa numer jeden, grupa numer dwa, grupa numer trzy. Ja zaczynam od grupy numer jeden. Witam Was serdecznie, grupa numer jeden. Jeżeli wybraliście talię The Unfolding pad Tarot i w, w podpowiedzi macie tutaj pięknego różowego storczyka, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu 3 duże rzeczy, które Cię zaskoczą w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Zobaczmy, talia jest przetasowana, ją tylko przełożę i wyciągniemy sobie, pierwsze, pierwsze duże wydarzenie, pierwszą dużą rzecz. Co to będzie? Uuu, uh, dziesiątka kielichów. Czekajcie, jedną kartę widziałam? Jedną, jakaś taka gruba mi się wydawała. Dziesiątka kielichów, dziesiątka mieczy, czwórka buław, królowa pentakli i rycerz mieczy. Na spodzie dziewiątka buław. Um, Kochani, ja tu widzę jakieś szczęście rodzinne, zakończenie jakichś trudności i osiągnięcie spokoju w małżeństwie, w rodzinie, w przestrzeni domu. Dla części z Was, kochani, jeżeli były jakieś konflikty, są jakieś konflikty z partnerem, z partnerką, są jakieś trudności w tym momencie, są jakieś przeszkody, które musicie pokonać dokładnie rydwan, uda Wam się, że tak powiem, pokonać, przegadać, coś wyjaśnić i ostatecznie, Ostatecznie zakończyć, dzięki czemu stabilizacja, dzięki czemu równowaga, dzięki czemu miłość powróci do waszego związku. Kochani, druga informacja z tego jest taka, że dla części z was, jeżeli chcieliście powiększyć rodzinę, a były w związku z tym jakieś trudności, były jakieś um, niepowodzenia, y Coś uda się, kochani. Coś się uda. Ewidentnie tutaj widzę powiększenie rodziny i ciąże. Dla części z was może to być kwestia konsultacji z jakimś specjalistą i dzięki czemu wasze marzenie okaże się prawdopodobne, okaże się możliwe i ma szansę się spełnić. Dzięki czemu, kochani, rodzina ma szansę się powiększyć w najbliższym czasie. Moi drodzy, jeżeli jesteście singlami, ewidentnie idzie do was jakaś bratnia dusza, prawdziwa miłość i być może wasze i długo i szczęśliwie. Macie szansę się zakochać i stworzyć naprawdę bardzo udaną relację. Dla części z Was może to być ktoś z przeszłości, kto powróci do Waszego życia, a dla części z Was może to być ktoś nowy, kto zakończy trudny okres niepowodzeń w Waszym życiu, jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o relacje i z kim zbudujecie naprawdę trwały związek, z kim zbudujecie um, trwałą, e, trwałą relację. E, więc zdecydowanie. Pierwszy rząd, tutaj chodzi o miłość, partnerstwo, powiększenie rodziny albo o wasze, jeżeli długo i szczęśliwie w relacji, w związku, jeżeli jesteście singlami, kochani. Więc cudna energetyka. Część z was może tutaj się zaręczyć. Mhm, mm część z Was e, może się hajtnąć, ale część z Was może też zamieszkać razem, jeżeli jesteście w świeżym związku, widzę tutaj po prostu zakończenie jakiegoś e, etapu, dla części z Was, jeżeli były jakieś e, osoby niesprzyjające, jakieś sytuacje niesprzyjające Waszemu związkowi, Waszemu małżeństwu, Waszemu partnerstwu, to się kochani zakończy, dużo rzeczy się wyjaśni i tak jak mówię, będziecie w stanie zbudować swoją przyszłość na swoich własnych zasadach, tak jak tego chcecie. Secie. Tu jest dużo stabilizacji, dużo m, takiego budowania wspólnej przyszłości, radości. No i kochani, też świętowania z czwórką Buław, jak najbardziej świętowania z czwórką Buław. Część z Was, kochani, też może kupować swoje mieszkanie. Więc jeżeli tutaj walczycie z jakimiś finansami albo z, z jakimś deweloperem czy coś takiego, kochani, to też się może dla was sfinalizować bardzo dobrze. Jeśli chodzi właśnie o ten dom mieszkanie. Więc super, pierwszy przekaz fantastyczny. Zobaczmy drugi w takim razie. Zobaczmy drugi. Dobra, jakiej drugiej, dużej rzeczy, dużej zmiany możecie się spodziewać? Trójka pentakli. Mhm. Królowa kielichów. Ósemka pentakli. Dziesiątka pentakli. Super. I siła. Pięknie. Kochani, kontynuujemy też miłość jak najbardziej tutaj w tej kategorii. Dwójka buław, cesarzowa i. <laughs> cesarzowa i cesarz! Ale czad! Kochani, bardzo, bardzo fajna energetyka. Kochani, dla części z Was to jest tylko potwierdzenie, że e, możecie spodziewać się swojego wymarzonego partnera, partnerki na horyzoncie. Część z Was ma szansę poznać tą osobę poprzez sprawy zawodowe, poprzez jakieś finanse, ale też poprzez rodzinę, przyjaciół. No i kochani, wygląda na to, że część z was ma szansę spotkać swojego counterpart, swojego wymarzonego, swoją wymarzoną i kogoś, z kim naprawdę spędzicie resztę życia, więc moje drogie single, bądźcie na to gotowi, bądźcie na to otwarci. Dla części z was faktycznie bardzo widzę tutaj energię naprawy relacji, naprawy związku i pogłębienia waszej miłości. Um, widzę kochani wspólną siłę, wspólne decyzje prowadzące do rozwoju relacji, dziesiątka pentakli do powiększenia rodziny, pogłębienia tej relacji i stabilizacji. Dla części z Was, kochani, jeżeli jesteście w dosyć świeżym związku, w świeżej relacji, ewidentnie, kochani, to wszystko prowadzi do stabilizacji, budujecie solidne fundamenty. Bardzo mocno, kochani, tutaj jakaś inwestycja w przyszłość, czyli dom, mieszkanie. Dla części z Was, kochani, po prostu inwestycja w stabilizację, czyli zamieszkanie razem, planowanie wspólnej przyszłości, planowanie rozwoju, planowanie dzieci. Małżeństwo na horyzoncie, powiększenie rodziny i jak najbardziej na horyzoncie. Ale nie mówiąc już o miłości, bo wiem, że część z Was może i to nie interesuje, Interesuje. Kochani, bardzo dużo tutaj pieniędzy do Was idzie, bardzo dużo pieniędzy. Dla części z Was możecie otrzymać ofertę jakiejś współpracy cesarz-cesarzowa, współtworzenia czegoś. Może to być, kochani, inicjatywa Waszego męża, żony albo partnera, partnerki, żeby razem coś zbudować, ale dla części z Was to może być zupełnie jakaś nowa osoba, która przyjdzie do Was z ofertą. I chęcią wykorzystania waszych umiejętności, waszych zdolności, żeby zbudować coś razem. Może, kochani, tutaj będą jakieś wspólne plany, jak najbardziej to widać, wspólne plany, wspólne przedsięwzięcia, które zdecydowanie będą prowadzić do tej dziesiątki pentakli, czyli powiększenie waszych finansów, zbudowanie solidnej pozycji. Mam wrażenie, kochani, że macie naprawdę szansę osiągnąć bardzo, ale to bardzo duże pieniądze jakieś. Czy to budujecie swoją własną firmę, czy z partnerem, z partnerką, czy, kochani, jest to kwestia jakiejś współpracy, która będzie niezwykle taka. Uzupełniająca, bo i o tym mówi kochani trójka pentakli i siła, że to jest na zasadzie pięknej wymiany energii, gdzie to wszystko razem będziecie tworzyć. Ktoś tu będzie bardziej stabilny, logiczny, ktoś bardziej kreatywny, bardziej emocjonalny i to jest świetna współpraca. Nawet tutaj cesarz-cesarzowa, Yin-Yang, tak? Energia męska, energia żeńska. Ta współpraca przyniesie fantastyczne owoce, więc dla części z was macie szansę na znalezienie pracy takiej, no, dla części z was może to być kwestia otwarcia własnej firmy, a dla części z was propozycja wejścia do jakiejś spółki, biznesu, Współpracy, która okaże się niezwykle korzystna finansowo dla Was. No, kochani, dziesiątka pentakli nie ma więcej. To są naprawdę duże pieniądze. Do tego stopnia, że będzie można zabezpieczyć dom, rodzinę, swoją przyszłość i jeszcze kilka po kolei naprzód. Także tutaj bo budujecie jakąś swoją spuściznę, moi drodzy. Więc to jest bardzo ważny czas dla Was, moje drogie jedyneczki. Czas rozkwitu, nie tylko właśnie w emocjach, w miłości, ale również na poziomie zawodowym. Bardzo fajny czas. Dobra, zobaczmy trzecią dużą rzecz. Która się wydarzy u was, mojej jedyneczki, w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Mhm. Mhm. Dla części z was jeszcze nie wspomniałam, że to może być kwestia zakończenia jakiejś edukacji i rozpoczęcia pracy. Może w jakiejś też rodzinnej firmie. I to też, kochani, tutaj sprostacie pewnym działaniom, pewnym wymaganiom, i kochani. Pięknie sobie poradzicie. Tak jeszcze mi tu przyszło, bo ósemka pentakli też jest kartą edukacji i rozwoju. Także jeżeli tutaj y, niedługo będziecie bronić jakąś pracę magisterską, y, kończyć studia, to zostaniecie przyjęci albo do jakiejś rodzinnej firmy, albo do jakiejś dużej firmy, dzięki której, kochani, no, czeka was naprawdę bardzo świetlana przyszłość i świetny rozwój. Mhm. Super, dobra. I ostatnia rzecz, zobaczmy. Szóstka pentakli. uch, ile prezentów na horyzoncie. Piątka kielichów. As buław, czwórka mieczy i as kielichów, pięknie świat. Eee... Pachnie mi jakimiś wakacjami, kochani, jakimś wyjazdem, eee... ale też nowo, nową miłością, jak najbardziej, nowym romansem albo takim odświeżeniem, takim odrodzeniem, takim <śmiech> <śmiech> Właśnie, no, głupiec dokładnie. Wow! Trzy arka na wielkie. Świat głupiec! I śmierć, transformacja, więc to jest bardzo mocno, kochani. Dla części z was to, co pomyślałam wcześniej, bo tutaj ta karta świata, czwórka mieczy. E, dla części z was, część z was potrzebuje jakiegoś trochę zdystansowania, em, em, nie wiem, em, nowego, jakiegoś świeżego spojrzenia, nowego początku. Także wszelkiego rodzaju wyjazdy będą dla, dla was bardzo korzystne. Możecie otrzymać jakąś propozycję od kogoś, z kim długo nie mieliście kontaktu, albo em, od kogoś, za kim tęsknicie propozycje właśnie jakiegoś wyjazdu, ale też propozycje, na przykład odświeżenia jakiejś znajomości, która będzie naprawdę niezwykle ważna dla was. Ale, moi drodzy, dla was przede wszystkim przełomowy czas na poziomie duszy czuję. Na poziomie. Własnego ja, na poziomie akceptacji siebie, na poziomie uleczenia jakichś ran. Kochani, jest jakiś rodzaj bólu, smutku, który jeszcze w sobie nosicie. Piątka, piątka pentakli. Zranione serce, um, poczucie, że podjęliśmy jakąś nieodpowiednią decyzję, że coś zrobiliśmy albo czegoś nie zrobiliśmy, tęsknota za kimś, tęsknota za czymś. Tutaj z tą piątką pentakli ewidentnie jest. Um, jest jakiś jeszcze ból w sercu, jakiś rodzaj żalu. I kochani, najbliższe trzy miesiące przyniosą wam zagojenie się tego i uwolnienie się od tego, więc to jest bardzo silna energetyka. Nadejdzie jakiś rodzaj równowagi, kochani, wewnątrz was, dzięki czemu będziecie w stanie zagoić, zakończyć coś, uwolnić. I rozpocząć jakąś nową przestrzeń. To jest czas, kochani, waszej wewnętrznej transformacji. Odnalezienia swojej pasji życiowej, odnalezienia swojego celu, tego, co was kręci, ale też pokochania siebie, większej akceptacji w stosunku do innych, nowej miłości, pogłębienie jakiejś miłości, ale też nowych kreatywnych pomysłów. Także, kochani, tutaj bardzo mocno informacja, że coś się mocno zakończy, jakiś poważny cykl w waszym życiu się zakończy i coś nowego rozpocznie. To jest czas, żeby pozwolić czemuś umrzeć, po to, by narodzić się na nowo. I, kochani, Tutaj ewidentnie na jakąś ścieżkę swojego przeznaczenia. Mamy tutaj y, Eremitę, więc to jest nasz mędrzec. Część z was może zainteresować się rozwojem duchowym, część z was może wejść na ścieżkę rozwoju duchowego ym, i to będzie taki moment ogromnej transformacji w Was, gdzie otworzycie się na zupełnie nowe przestrzenie, na większą miłość, na. Ym, Pole energetyczne swojego serca, dzięki czemu będziecie w stanie uwolnić właśnie jakieś traumy, jakieś rany i w końcu, kochani, mmm, tak jakby zacząć żyć na nowo. Poczujecie, że żyjecie. Nie dość, że tutaj wszystko pięknie będzie Wam sprzyjać. To jeszcze mówię, ta, może to być, kochani, efekt. To może być efektem tego waszej wewnętrznej transformacji, waszej zmiany, waszego poczucia, kochani, że no właśnie czas ruszyć do przodu, czas yy, uwolnić coś. Ale tu jest. Tu się coś, kochani, wydarzy, bo z szóstką pentakli to będzie jakiś rodzaj propozycji, który do Was przyjdzie, z której skorzystacie. To może być jakiś rodzaj kursu, wyjazdu, szkolenia, jakiś rodzaj znajomości nowej, który wkroczy w Wasze życie, który będzie takim bodźcem dla Was, żeby zostawić coś za sobą, zostawić tą przeszłość i aktywować w sobie właśnie te dwie energie, buławową i kielichową. Czyli pasja, namiętność, życie, ogień, i kielichy, uczucia, emocje, miłość serca. To będzie w pięknej synchronizacji, kochani. Yy, dlatego ta transformacja będzie możliwa i dlatego przyniesie tak duże zmiany na poziomie energii u Was. Mhm. Tak. Zdecydowanie tak. Dobra, moje jedyneczki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Fajne to było czytanie. Mi się bardzo podobało, kochani. Piękna energetyka, więc tego Wam właśnie życzę: tych trzech dużych, pięknych rzeczy, żeby się Wam spełniły. I cóż mogę powiedzieć? Dziękuję za wysłuchanie, kochani. Dziękuję, że jesteście. Lecę do naszych dwójeczek. Zobaczymy, co tam się ciekawego wydarzy. Trzymajcie się, papa. Pa. Was serdecznie grupo numer dwa. Jeżeli wy wybraliście talię Dark Mansion Tarot i nasze fioletowe piórko, no to kochani, to jest dwa czytanie z cyklu trzy duże rzeczy, które Cię zaskoczą w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Talia jest przytasowana, ja ją tylko przełożę i wylosujemy sobie pierwszą z tych rzeczy. Zobaczymy. Co do Was idzie? Co Was tutaj zaskoczy? Dwójka mieczy, zdecydowanie was coś tutaj zaskoczy. <grym> Ósemka miecze, mhm. szóstka pentakli, mag, ekstra. I król mieczy. Kochani, ewidentnie jest jakaś sytuacja, z którą się teraz zmagacie, jakiś problem, jakaś trudność i nie widzicie wyjścia z tej sytuacji. Dla części z Was może to dotyczyć finansów, dla części z Was może to czuje dotyczyć waszego zdrowia, e, może tyczyć się ciąży albo zajścia w ciąży, zostanie mamą, e, ale kochani, może też chodzić o małżeństwo. Może też chodzić o małżeństwo. Jest jakiś, kochani, problem, jest jakaś trudna sytuacja, która spędza wam sens, powiek i powoduje, że nie widzicie przeszłości. Przyszłości, nie widzicie rozwiązania, jest jakiś rodzaj blokady, czujecie, że utknęliście w jakimś miejscu i czujecie, że. Mm... Że y, nie radzi sobie w pojedynkę. Kochani, y, to, co nadchodzi do was w ciągu najbliższych trzech miesięcy, to pomoc. Pomoc, którą manifestujecie. Jakiś rodzaj specjalisty, jakiś rodzaj rozwiązania, jakiś rodzaj osoby, która pomoże wam przebrnąć przez jakąś trudną sytuację i pomóc wam wyjść właśnie z tego, z tego więzienia, z tej blokady. Z szóstką pentakli może to być oferta pracy, może to być pomoc y, specjalisty, to może być dobra rada, to może być ktoś, kto y, udzieli wam jakieś pożyczki. Ale to może być, kochani, też właśnie inwestycja w kogoś, w przyszłość, że zapłacicie też komuś, kto e, udzieli wam tego wsparcia. Dla części z was może to być właśnie jakiś specjalista, to może być, kochani, jakiś prawnik, to może być jakiś lekarz, to może być chirurg, to może być ktoś, kto swoją mądrością udziela mądrych rad. Dla części z was może to być nawet jakiś psycholog, albo, kochani, jeżeli zmagacie się z jakąś trudną relacją, to może być e, nawet jakiś adwokat, tak, który pomoże wam przebrnąć na przykład przez sprawę rozwodową. Cokolwiek. Colwiek to jest, znajdzie się rozwiązanie na wasz trudny problem. Na problem, który, tak jak mówię, obecnie jest w waszym życiu i z którego kompletnie nie widzicie wyjścia sytuacji, kompletnie nie wiecie, jak to rozwiązać, nie wiecie, jak to ugryźć, i manifestujecie to rozwiązanie. Mówicie, Boże, pomóż mi wszechświecie pomóż mi, źródło pomóż mi, a moje aniołowie pomóżcie mi. I kochani, ta pomoc nadchodzi. Ewidentnie nadchodzi z tą szóstką pentakli. Ktoś, kto pomoże Wam to rozwiązać, rozwiązać tą sytuację i poczuć się właśnie szczęśliwym, poczuć się spełnionym, poczuć się pełnym, poczuć się spokojnym po prostu. Także tutaj ewidentnie ktoś na horyzoncie, kto pomoże Wam rozwiązać tą sytuację. Super. Zobaczmy, zobaczmy drugą, dużą rzecz, która wydarzy się w Waszym życiu. O, dziękuję kochankowie. Wylecieli odwróceni, więc weźmiemy ją w takiej formie. No, uh -huh. karty lecą same. Dobra. Siódemka kielichów. Chciałabym sobie przełożyć, no, ale widzę, że... Okej. Okay. Chyba już mi pozwolą przełożyć. To trzy karty dolosujemy już normalnie. <laughs> kochankowie, siódemka kielichów. Dobra, siła. Czwórka buław. I rycerz Miecze. i dziesiątka mieczy, trójka buław, rycerz buław, piątka pentakli. Mhm. Wiecie co, kochani, ja tutaj czuję, że u Was jest jakiś problem faktycznie z jakąś relacją. Może z małżeństwem, a może z kimś kogo z kim mieszkacie, jakiś współlokator, może to być też ktoś z pracy. E, tu trzeba. E, mam takie poczucie, że trzeba zakończyć jakąś relację. Zakończyć jakąś relację, która wam nie służy, albo zakończyć jakąś trudną, jakiś problem. Związany właśnie z tą relacją. Ewidentnie, kochani, yy... Po raz kolejny pojawia mi się, że nie wiecie, co macie zrobić. Może, kochani, nie jesteście do końca pewni swojej decyzji. Może jeszcze czekacie, aż coś się zmieni, aż coś nastąpi. Może czekacie na inicjatywę z drugiej strony. Ale powiem Wam tak, w ciągu najbliższych trzech miesięcy odnajdziecie w sobie jakąś ogromną siłę, żeby coś odciąć, żeby coś zakończyć, żeby przeprowadzić jakąś rozmowę, która pozwoli Wam ruszyć naprzód. W jakiejkolwiek formie by to miało być. Jedno jest pewne – z siłą i czwórką buław chodzi o jakiś rodzaj stabilizacji u Was, o jakiś rodzaj e, poczucia bezpieczeństwa. I z rycerzem mieczy, rycerz mieczy jest bardzo odważną energią. To jest osoba, która mówi prawdę, która jest szczera, czasami do bólu e, i może chodzić, kochani, o przeprowadzenie właśnie jakiejś bardzo trudnej, bardzo bolesnej rozmowy z kimś. E, być może właśnie chodzić o, może chodzić o zakończenie jakiegoś związku, zakończenie jakiejś współpracy, zakończenie jakiejś umowy, e, ale też powiedzenie o swoich jakichś bolączkach, o tym, co, co, co Was boli, co jest trudne i tak dalej. Także znajdziemy będziecie w sobie siłę i odwagę, żeby to zrobić, kochani. Dla części z was jeżeli to nie jest wasza energia, bo może to być, kochani, energia kogoś, z kim jesteście, z kim współpracujecie i czekacie na odzew tej osoby, czekacie na jakieś wyjaśnienie, czekacie na jakąś ważną informację dotyczącą waszej współpracy, relacji, związku, kontynuacji czegoś bądź przerwania czegoś, kochani, doczekacie się tego. Doczekacie się tego, ta wiadomość nadchodzi i otrzymacie klarowność, którą potrzebujecie, żeby ruszyć naprzód. Czy razem, czy osobno po prostu coś się wydarzy, co da wam jakiś rodzaj poczucia wolności, żeby, żeby sięgnąć dalej, żeby pójść dalej. Mówię, razem, osobno nie wiem, ale tu będzie jakiś rodzaj takiego właśnie uwolnienia, przede wszystkim uwolnienia, bo jakaś ważna informacja przyjdzie, jakaś prawda przyjdzie i coś zostanie wyjaśnione. Um, co przełoży się, kochani, na e, wasze działania w przyszłości. Tak, Król Buław, zdecydowanie dostaniecie jakiegoś takiego powera, dostaniecie zielone światło, że coś można zrobić. Tak, siódemka mieczy, dwójka kielichów, chodzi o jakieś partnerstwo, chodzi o jakiś biznes, współpracę albo zdecydowanie jakieś partnerstwo. Ktoś przestaje uciekać przed jakąś rozmową, um, prawda wychodzi na jaw, tu jest dużo szczerości, kochani. Um, dla części z Was też tutaj bardzo mocno czuję taką sytuację, że czekacie, aż ktoś się przyzna do czegoś oficjalnie, by móc to zakończyć. Że czekacie na jakiś rodzaj prawdy, bo wiecie, że ta osoba okłamała, oszukała, czy coś takiego, ale mm, no nie wiem, chcecie, chcecie jakiegoś dowodu, albo chcecie jakiegoś oficjalnej takiej informacji. Coś takiego też do Was nadchodzi, dzięki czemu będziecie w stanie oficjalnie coś zerwać, coś zakończyć, co jest niekorzystne w Waszym życiu. Mhm. Dobra. No i zobaczmy trzecią. Trzecią dużą rzecz, która wydarzy się w Waszym życiu, która Was zaskoczy, moje dwujeczki. Bardzo dużo tutaj energii oczyszczenia, wyjaśnienia, uwolnienia u Was, dwujeczki. Mhm. Dziewiątka, buław. Trójka mieczy. Dwójka, buław. Dziewiątka pentakli i świat. Kochani, tutaj bardzo mocno odzyskanie jakiejś niezależności. No i trójka pentakli, rycerz pentakli, wisielec. E, Okej, okay. dla części z Was, e, no jest ta trójka mieczy, jest ta trójka mieczy i dziewiątka było... W... Mam wrażenie, że część z Was naprawdę w tkwi jakiejś niezdrowej sytuacji. Albo w niezdrowej relacji romantycznej, mm, albo w niezdrowym jakimś kontrakcie, albo z niezdrowymi rodzicami. Albo kochani z nie wiem, czy, czy w jakiejś niezdrowej relacji przyjacielskiej, czy coś takiego. Ktoś źle na Was wpływa, powoduje wiecznie jakiś ból serca, wiecznie jakąś blokadę. I czuję, moi drodzy, że to, co się wydarzy, to właśnie ta odwaga, żeby pójść naprzód, żeby podjąć decyzję i zrobić coś niezależnie. Część z Was może zdecydować się na otwarcie własnej firmy, własnej działalności, szczególnie online i rezygnacji z jakiegoś kontraktu, który Wam faktycznie nie służy. Dla części z Was może to być ktoś, kto w jakiś sposób Wam umniejsza, który Was blokuje przed własnym rozwojem. Podejmiecie decyzję, że zostawiacie tą Osobę, tą sytuację ze sobą, i faktycznie zyskacie tutaj jakiś rodzaj ogromnej niezależności na poziomie energetycznym, na poziomie finansowym, ogólnie na poziomie życia. Część z was, kochani, może chcieć się wyprowadzić, e, wyprowadzić gdzieś za granicę, e, wyprowadzić z domu, wyprowadzić w zupełnie inne miejsce. Ale wygląda na to, kochani, że czeka Was tutaj zupełnie jakiś nowy początek, który przyniesie Wam e, zmianę, o której nie śniliście, dzięki czemu zobaczycie zupełnie z innej perspektywy na swój świat, e, na swoje lęki, na swoje obawy. No, dziesiątka pentakli i jas pentakli, kochani, faktycznie coś zupełnie nowego. Dla części z Was e, faktycznie jest tu, kochani, energia bardzo mocno. E, rozstania, rozstania z partnerem, z partnerką. Dla części z Was uniezależnienia się od rodziców, od rodziny, od rodzinnego spadku. A dla części z Was, kochani, faktycznie zostawienie ze sobą jakiejś korporacji, jakiejś firmy, która Wam nie służy i zasianie nowych ziaren. Więc yy, weźcie po prostu to, co czujecie, ale ewidentnie, kochani... Yy, Zakończy się jakiś trudny rozdział w waszym życiu, a wy dzięki temu będziecie mieli szansę rozkwitnąć, odzyskać pewność siebie. Nie dajcie, kochani, zyskać też dobre jakieś finanse, więc jeżeli jest to takie dla was biznesowe albo zawodowe w jakiś sposób, finansowe, to kochani, zyskacie tutaj jakąś niezależność również finansową, dobre pieniądze na horyzoncie, ale kochani, tu przede wszystkim czuję, że chodzi o waszą energetykę, że nie pozwalacie komuś się w końcu dłużej krzywdzić i podejmujecie świadomą decyzję, że czas ruszyć naprzód w kierunku właśnie innego życia, innego świata. I zaczynacie budować piękne fundamenty e, do tego, żeby, żeby faktycznie e, rozpocząć to nowe życie. Także, kochani, ewidentnie tutaj pomoc specjalisty, wyjście z jakiegoś problemu, ważne wiadomości, które dużo wyjaśnią, które dadzą Wam klarowność. I tak jak powiedziałam, pójście naprzód, pójście naprzód. Być może nowa praca, być może nowe miejsce zamieszkania, wolność, której potrzebujecie, e, niezależność finansowa, której potrzebujecie. Więc... E, tak jak powiedziałam, bardzo mocna energia uwolnienia u Was dwójeczki, bardzo mocna energia uwolnienia, pójścia swoją własną drogą, realizacji siebie, realizacji przedsięwzięć, które gdzieś tam być może stały w miejscu przez jakiś czas. Teraz jesteście gotowi, żeby ruszyć, teraz jesteście gotowi, żeby w coś zainwestować. Nic więcej nie będzie Was blokować, nic więcej nie będzie Was ograniczać, po prostu kochani, jesteście gotowi na jakąś totalną zmianę w Waszym życiu, totalną transformację. Idziecie za głosem serca, kochani. Idziecie za głosem serca i za głosem pasji, namiętności, i ósemka kilichów, dokładnie odchodzicie od tego, co wam nie służy. Bardzo mocna jakaś podróż, przeprowadzka na horyzoncie, ale też zostawienie za sobą właśnie emocjonalnego jakiegoś bagażu i tego, co wam nie służy. Idziecie w kierunku czegoś lepszego, lepszego życia, e, lepszych podstaw, no a z buław i nowego, pasjonującego początku. E, dla części z was może to być kwestia jakiegoś też nowego romansu na horyzoncie, moje, e, moje dwojeczki. E, Cóż mogę powiedzieć? Bardzo ciekawe czytanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dajcie znać, jak to z Wami rezonowało. Czy, czy właśnie poczuliście to, czy, czy, czy też nie? E, będę bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. No i lecę do grupy numer 3. Was serdecznie, grupa numer 3. Jeżeli wybraliście talie Tarot Vintage i naszą piękną Różę Pustyni, no to, kochani, to jest wasze czytanie z cyklu: trzy duże rzeczy, które Cię zaskoczą w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Zobaczmy sobie, talia jest oczywiście przetasowana, ja ją tylko przełożę i wylosujemy sobie pierwszy rząd, który będzie mówił o pierwszej dużej rzeczy, która pojawi się w Waszym życiu. Siódemka kielichów. Mhm. piątka pentakli. Rydwan, mhm. głupiec i księżyc, dziesiątka buław. Mhm. Przede wszystkim, kochani, widzę jakiś nowy początek i pójście do przodu. Dla części z Was e, czuję, że może być to kwestia, może to być kwestia zawodowa, że jest jakieś poczucie braku w obecnej sytuacji. Albo nie macie pracy, szukacie pracy, albo kochani są jakieś problemy finansowe, albo nie do końca jesteście zadowoleni z miejsca, w którym jesteście. I wygląda na to, że trochę bujecie w bokach, jest dużo w tym fantazji, ale tak jakby nie czujecie jakiegoś konkretnego wołania, nie czujecie jakiegoś konkretnego, um, nie wiem, kierunku, nie wiecie co macie robić w tym momencie. Może być kilka jakichś opcji zawodowych, albo kilka opcji w życiu, ale nie do końca wiecie, co macie wybrać. Jest Troszeczkę takiego właśnie mówię, poczucia braku bardzo mocno, ale też poczucia takiego, że nie wiem, co ja mam w swoim życiu zrobić. Kochani, niespodziewanie, przyjdzie do Was jakaś propozycja, jakiś pomysł, jakaś idea, która zakończy wasze cierpienia i przyniesie klarowność a propos tego, w którą stronę trzeba iść. Dla części z was z tym księżycem może to być sen, wiecie? To może być jakiś duży sen, wstrząsający sen, coś takiego, co was przebudzicie się i pomyślicie, ja pierniczę, po prostu niesamowite, wiecie? Tak czuję, że u was może właśnie to być to. Że jakiś sen, coś, ktoś przyjdzie do was w trakcie snu i da Wam rozwiązanie na Wasze życie albo da Wam jakąś konkretną wskazówkę a propos tego, w którą stronę macie iść. I to będzie po prostu niesamowite, bo to będzie taka natychmiastowa iluminacja, że ja dokładnie wiem, co mam w życiu robić. Kochani, dla części z Was może Was zmarły odwiedzić w nocy, e, podczas snu i dać Wam właśnie jakieś, jakąś klarowność albo jakąś ważną wskazówkę, którą Wy stacie do, swojego, do swojej um, przyszłości, budowania swojej przyszłości. Bardzo mocno, kochani, też tutaj widzę takie pójście w nieznane. Może być tak, kochani, że część z Was zawsze musiała mieć jakiś konkretny plan, strategię, wszystko za i przeciw i tak dalej. A tutaj pojawi się szansa na jakąś zmianę, na jakiś wyjazd, na skorzystanie z jakiejś oferty, ale będzie ona wymagała od Was jakiegoś ryzyka. Będzie wymagała od Was ryzyka na zasadzie, nie wiem, zostawienia czegoś, pójścia w zupełnie inną stronę i po prostu. A choć przygodą na zasadzie, zobaczymy co będzie. Ale ten wskazuje, że jest to dobry kierunek. Dla części z was może pojawić się szansa na jakąś przeprowadzkę, wyjazd, ale to jest przede wszystkim kwestia zostawienia za sobą tego, tej trudnej energetyki i pójścia w kierunku czegoś nowego, w kierunku sukcesu, w kierunku jakby nie patrzeć um, osiągnięcia jakichś trwałych. Um, Aspektów, które będą dla Was ważne. No i z dziewiątką kichów zdecydowanie chodzi o jakieś Wasze spełnienie, poczucie spełnienia, poczucie przynależności, osiągnięcie czegoś, czego Wam w tym momencie, kochani, brakuje. E, więc dla części z Was zdecydowanie chodzi tutaj o jakiś rodzaj stabilizacji. Ale może być też tak, kochani, z tą, z tą energetyką, która tu jest, że nie chodzi o pracę, nie chodzi o finanse, a chodzi o Wasze wewnętrzne poczucie bycia wystarczającym i bycia kochanym, bycia atrakcyjnym i e, jakieś takie osobiste spełnienie. Dla części. Z Was, y, może macie jakieś marzenia, może macie jakieś myśli o sobie, ale cały czas, kochani, jest to tak jakby spychane na dół, na zasadzie: nie, ja nie potrafię, nie, ja sobie nie dam rady, nie, nie mam odpowiednio pieniędzy, nie, to, tamto, siamto i tak dalej. Mam wrażenie, kochani, że właśnie tak jak mówię, albo intuicyjnie, albo podczas snu. Mam wrażenie, że, kochani, u Was może wydarzyć się też coś takiego metafizycznego z tym, z tym księżycem, szczególnie podczas nocy. Y, nie wiem, y, co sprawi, że zupełnie z innej perspektywy spojrzycie na siebie, na jakąś sytuację, na, um, na jakieś swoje decyzje, na swoje umiejętności i będziecie w stanie zaryzykować, żeby wejść na jakąś drogę, która jest Wam przeznaczona i która będzie ewidentnie prowadzić Was do sukcesu. Może to być, kochani, też droga związana typowo z drogą, czyli przeprowadzka, wyjazd, podróż Waszych marzeń. Po prostu stwierdzicie, ahoj, przygoda, ruszam w to i to będzie e, naprawdę, naprawdę niesamowite. Mhm. Oczywiście dla części z was, kochani, może to być kwestia jakiejś propozycji, która przyjdzie właśnie niespodziewanie do Was, no i będzie wymagała od was zaryzykowania, żeby w to wejść, żeby spróbować, żeby przyjąć tę propozycję, by ruszyć naprzód. Trójka mieczy, dziewiątka mieczy, no i arcykapłanka. Bardzo mocno intuicyjne przekazy, tutaj, kochani, będą, moje drugie trójeczki. Um, coś pozwoli wam nie wiem, zagoić jakieś rany w sercu, ale też, mówię, zagoić jakieś poczucie braku u Was. Coś, czym się teraz stresujecie. Albo właśnie jakiś aspekt, w którym czujecie się niewystarczający. I dzięki temu, kochani, nastąpi jakiś rodzaj transformacji i nowego początku dla Was, który, okej, okay, będzie pełen tajemnic, ale również będzie taki bardzo intuicyjny, czuję. Tutaj ta intuicja będzie na bardzo na wysokim poziomie i będzie Was prowadzić w kierunku nieznanego, ale jakby nie patrzeć z rydwanem w kierunku czegoś, czegoś dobrego. Mhm. Ciekawe. Nic konkretnego nie powiedziałam, co, ale takie, bo to jest takie trochę owiane tą tajemnicą. Powiem Wam, że ta arcykapłanka, ten księżyc. E, wy otrzymacie klarowność, której potrzebujecie. Więc nawet jeżeli teraz nie rozumiecie tego przekazu, to ta klarowność przyjdzie. I ona będzie e, tą szansą, że tak powiem, właśnie na, na nowy początek w Waszym życiu. No dobra, zobaczmy w takim razie drugą dużą rzecz, która, e, która Was zaskoczy. Która przyjdzie do Was w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Wow, 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 karty! Nie szaleć mi, proszę, nie szaleć. Dobra. Pustelnik. Mm. U i kochankowie. Trójka kielichów. Rycerz mieczy. Trójka w Kochani, jeżeli jesteście singlami, macie szansę się zakochać, ewidentnie. Ale tutaj też jest kwestia znalezienia ludzi, którzy nadają na tych samych falach. Bardzo mocno. Moi drodzy, przede wszystkim, jeżeli długo jesteście sami, długo jesteście gdzieś tam singlami z Eremitą, w końcu wyjdziecie do ludzi, w końcu, kochani, będziecie mieli szansę poznać kogoś nowego. Możesz szykować jakieś zaproszenie? na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie i stwierdzicie, że okej, okay, tym razem skorzystam z tego zaproszenia i pojadę. I tam może pojawić się ktoś, kto skradnie wasze serce i kto sprawi, że, że będziecie chcieli ym, wejść właśnie w związek. Także dla części z was naprawdę bratnia dusza na horyzoncie. Część z was może poznać tą osobę gdzieś na wyjeździe. Rydwan, no, tutaj jak najbardziej prawdopodobne. Ale dla części z was może to być, kochani, też związek na odległość, więc też bądźcie na to gotowi. Aczkolwiek widzę, że... Um, no właśnie, tutaj jest szansa, żeby stworzyć, stworzyć coś więcej, że tutaj jest faktycznie jakaś solina, um, solina propozycja, dużo ciekawości, pasji, namiętności. No i zasem była w szansę na jakiś nowy, nowy romans. No i tu jest ta dziesiątka mieczy, szóstka, szóstka była, więc to może prowadzić faktycznie do, do sukcesu. E, kochani, dla części z Was mam wrażenie, że... Um, Idąc swoją własną drogą, jeżeli jest coś takiego, co kochacie robić, może chodzić o rozwój duchowy, może chodzić o jakąś ekspansję waszą, spotkacie jakichś wspaniałych ludzi na swojej drodze. Oczywiście, dla części z was to może być miłość, to może być partnerstwo, ale na przykład, jeśli nie interesuje was miłość, albo już jesteście w stałym związku, spotkacie ludzi, którzy po prostu nadają na tych samych falach, jakiś rodzaj rodziny duchowej, rodzaj. Partnerów, przyjaciół, wspaniałych ludzi, z którymi naprawdę będziecie mogli poszerzyć swoje horyzonty i z którymi będziecie mogli wymieniać się fantastycznymi informacjami. To jest rodzaj e, znajomości, który sprawi, że poczujecie się pełniej, bo e, no właśnie, bo, 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 tu, bo tu jest ogromne takie braterstwo dusz, Kochani, ja czuję, że właśnie pewne relacje tutaj, które wkroczą wasze życie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, będą dla was bardzo istotne, bardzo istotne pod względem własnego rozwoju. Ale też pod względem e, takiej ekspansji, edukacji, ym... Dowiadywanie się różnych rzeczy, pójście naprzód. Macie szansę poznać ludzi, z którymi naprawdę sięgniecie po więcej, wyżej, dalej, którzy pozwolą wam wyjść poza strefę komfortu, którzy pozwolą wam zostawić właśnie jakieś, e, m, jakieś smuteczki za sobą i które pozwolą wam też wyjść z tej jaskini, kochani. To może być ktoś, kochani, kto was zmotywuje do działania i pójścia, i pójścia naprzód ze swoimi planami, ze swoimi marzeniami. I to jest, kochani, bardzo, bardzo ważne. E, więc otwórzcie się na przyjęcie właśnie jakichś rad, na spotkanie, Nowych znajomych, nowych przyjaciół, którzy faktycznie będą istotni e, dla Waszej przyszłości. Ale kochani, też bardzo mocno tutaj widzę zaproszenie. Zaproszenie od jakiegoś przyjaciela, przyjaciółki, znajomego, być może kogoś z oceanu, być może kogoś z dalekich e, krain, że tak powiem, ktoś, kto mieszka daleko od was, albo gdzieś nawet za granicą. Część z Was może zostać zaproszona na jakąś imprezkę związaną z związkiem, z małżeństwem, z jakimś połączeniem: na ślub, na wesele, na zaręczyny, e, na jakąś rocznicę ślubu czy coś w tym stylu. Możecie otrzymać tutaj właśnie. Takie zaproszenie i to sprawi, kochani, że może właśnie tutaj otworzą się przed Wami jakieś nowe horyzonty, nowe możliwości. Może otrzymacie tam jakąś ciekawą propozycję, która pozwoli Wam rozpocząć e, nowy rozdział. E, może tam poznacie właśnie kogoś nowego, a może otrzymacie właśnie jakąś propozycję, no, rycerz pentaki, właśnie to chciałam powiedzieć jakąś biznesową, zawodową, czy na zasadzie zostań, zamieszkaj z nami, e, my Ci pomożemy, my coś ogarniemy, szukamy kogoś z Twoimi kompetencjami i tak dalej. Także to wszystko może być, kochani, bardzo mocno ze sobą połączone. Pamiętajcie, żeby się tylko przed tym nie bronić. Miejcie w sobie odwagę, żeby zaryzykować, bo naprawdę czuję, kochani, że tutaj idzie świetna okazja i świetna propozycja dla Was. Mhm. Dobra i zobaczmy trzecią rzecz, która idzie w Waszą stronę, moje trójeczki. Zobaczmy. No, a buław elegancko, a z mieczy, wow! A z pentakli! Ja pierdzielę dziewiątka mieczy, ale jaja. I paść mieczy. Trzy asy na koniec, i dziesiątka mieczy. Super, szóstka buław, i arcykapłan wow, wow i jeszcze raz wow. Kochani, idź do Was jakiś naprawdę gruby, nowy początek albo kilka nawet nowych początków. Dla części z Was może to być kwestia naprawdę znalezienia jakiejś pasji swojego życia albo nowego romansu, zakochania się. Dla części z Was może to być jakiś rodzaj iluminacji, prawdy o sobie samym, o czymś, co kochacie w życiu. No i z pentakli zdecydowanie jest tu czymś solidnym, więc to może być oferta pracy, oferta e, mieszkania, e, czegoś, co jest, że tak powiem, taką furtką do nowych drzwi. Kochani, znajdziecie rozwiązanie na jakieś swoje problemy i stres, Przyjdą do Was jakieś wiadomości e, od kogoś, kto zechce Wam pomóc w trudnej sytuacji, zdecydowanie tak, ale przyjdzie jakiś rodzaj też iluminacji, która będzie prowadzić Was do drogi, która przynosi stabilizację, rozwój i sukces przede wszystkim. Patrzcie z tego. Leżenia na dnie, który reprezentuje dziesiątka mieczy, czyli takie przygłożenie, e, utrudnienie, e, nie, manie, nie, nie, nie posiadanie siły na nic więcej, no od razu stajecie w kierunku wszystkich buław i, i, e, i papieża, tak? czyli w kierunku naprawdę wysokiego stanowiska. Więc dla części z was może to być faktycznie znalezienie jakiejś pracy, propozycja pracy na jakimś wysokim stanowisku, w którym będziecie mieli szansę wykazać się swoją mądrością, swoimi zdolnościami e, i i, yy, i faktycznie osiągniecie jakiś rodzaj równowagi, uwolnić się od jakichś blokad, problemów, tak? Ale to może być związane z wyjazdem, kochani. Ja Wam bardzo mocno mówię, że to jest związane z jakimś wyjazdem albo z jakimś podróżą, która będzie miała miejsce w waszym życiu. Dla części z Was faktycznie jest to kwestia poznania kogoś do stałego związku, bo mamy tutaj energetykę faktycznie wejścia na jakiś wyższy poziom, nowych inicjatyw. Tutaj te, ci znajomi, przyjaciele, potencjalnie właśnie jakieś nowe osoby, które wkroczą do Waszego życia i dzięki temu będzie, będzie szansa właśnie na stały związek, zbudowanie trwałego związku. Dla części z Was, kochani, może to być właśnie nowy początek w związku, który już istnieje i zakończenie jakichś trudności, zakończenie jakichś obaw, Kończenie jakichś stresów. Wyjaśnijcie sobie dużo między sobą i dacie sobie kolejną szansę, dzięki czemu wasz związek będzie mógł rozkwitnąć, zbliżyć się do siebie, uleczyć. No i kochani, przynieść Wam szczęście, zadowolenie i jakiś rodzaj. No nie jakiś rodzaj, tylko duży rodzaj nowego początku. Więc. Yy... Wow, piękna energetyka. Dla części z Was kochani też bardzo mocno widzę, że część z Was może chcieć się zapisać na jakiś kurs, szkolenie albo studia. I możecie trochę się tym stresować, czy sobie poradzicie, czy nie bierzecie zbyt dużo na swoją głowę, ale tutaj wszystko Was będzie wręcz zachęcać, żeby do tego spróbować, żeby, żeby, żeby w tą stronę pójść. I to kochani jest to, co może przynieść Wam sukces, zwycięstwo, ekspansję, podniesienie kwalifikacji i faktycznie otrzymanie czegoś, co będzie takim efektem wow dla Was. Nawet bym powiedziała, że część z Was może otrzymać tą propozycję tutaj, od jakiegoś i znajomego czy coś takiego, ale warunkiem na przykład będzie jakiś rodzaj kursu, szkolenia, edukacji, załatwienie jakichś tam spraw. I możecie trochę się martwić, czy sobie z tym poradzicie, czy dacie sobie radę, kochani, dacie sobie radę koncertowo z tym wszystkim. Naprawdę. I dzięki temu otworzy się dla Was e, ta nowa możliwość nowej pracy, albo no wręcz bym powiedziała rozpoczęcia nowego życia. Więc czat. No, te trzy asy na końcu to mnie po prostu rozwaliły, kochani. Rozwaliły mnie. Wow. Powiem wam tak, że ewidentnie tego teraz nie widzicie, bo tu widać zdecydowanie to na początku. Teraz możecie być w dosyć takiej ciemnej energetyce w energii stresu, niedostrzegania pewnych rzeczy, wycofania, wyalienowania. Ale w ciągu najbliższych trzech miesięcy wydarzą się naprawdę magiczne rzeczy u Was na horyzoncie, które totalnie zmienią Wasze życie. Dokładnie. To jest szóstka pentakli, to jest kwestia jakiejś propozycji. To jest kwestia propozycji, ale też wyrównania energii, tak? E, piątka buław, dokładnie koniec jakiegoś chaosu. No i rycerz kielichów, wy z otwartym sercem w to wejdziecie. No, dziewiątka pentakli zdecydowanie przyniesie wam to niezależność, dobre pieniądze, lepsze życie, odnalezienie siebie. No i pójście naprzód, szóstka mieczy, kochani, podróż, jakiś wyjazd ewidentnie na horyzoncie, ale prze przede wszystkim znalezienie jakichś rozwiązań, przede wszystkim popłynięcie na te spokojne wody i to jest, kochani, główny przekaz z tych kart, które tutaj idą, że idzie do Was jakiś rodzaj nowych początków, nie jednego, nowych początków, mamy trzy asy, kochani, i głupca tutaj na tapecie, więc to idzie... Nowy początek w kilku kwestiach, może w kwestiach właśnie pasji, może w kwestiach pracy, w kwestiach jakiejś iluminacji. I bardzo, tak jak mocno czuję tutaj właśnie te znajomości, odświeżenie jakiejś znajomości, albo nowe znajomości wkraczające w Wasze życie, które będą dla naprawdę bardzo, ale to bardzo znaczące dla Was, moje drogie trójeczki. Więc ekstra. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia. Jeżeli to jest Wasze czytanie, to życzę Wam tego spełnienia. Dajcie znać, co myślicie o tym czytaniu, czy Wam się spodobało. Dziękuję jeszcze raz i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, pa pa!